Od rana, kiedy czytamy, słuchamy, oglądamy informacje o wczorajszej debacie, możemy mieć wrażenie, że świat jest czarno-biały, bo jedni, jak minister Waszczykowski, twierdzą, i tutaj cytat, wczoraj w Strasburgu urodził się nowy lider europejski, który nazywa się Szydło. Beata Szydło. A z kolei Grzegorz Schetyna jest zasmucony i zdumiony, że po słowach premier Polska stanęła, i tu cytat, między największymi eurosceptykami. No, domyślam się, do której wypowiedzi jest bliżej moim gościom, ale chcę zapytać przewrotnie w takim razie pani Renata Kim. Co dobrego by powiedziała pani o wczorajszym wystąpieniu pani premier Beaty Szydło? Niewiele tam mogę dobrych akcentów dostrzec, ponieważ słuchałam tego przemówienia z przykrością i miałam wrażenie, że to jest takie zaklinanie rzeczywistości, że jak powtórzymy 10 razy, że w Polsce nie jest naruszana demokracja, konstytucja nie jest łamana, Trybunał Konstytucyjny działa świetnie i wcale nie został sparaliżowany, że media publiczne nie zostały podporządkowane władzy polityków, to w jakiś cudowny sposób to się stanie i wszyscy wierzą, że tak jest. Ale też nie zgadzam się z głosami opozycji, z głosami polityków opozycji, którzy mówią, że premier Szydło zaprezentowała się tam jako eurosceptyczka. No, tego nie było. Ona raczej podkreślała nasze związki z Polską. I o ile to, co pani postrzega jako dobre? Tak, i to jest coś takiego, do czego opozycja nie mogła się przyczepiać. Owszem, pani Beata Szydło reagowała entuzjastycznie na pytania i oklaski ze strony eurosceptyków, ale to jeszcze wcale nie oznacza, że ona tam występowała jako eurosceptyczka. A czy zgadza się pani z panem ministrem Waszczykowskim, który powiedział, że narodził się nowy lider? Nie, absolutnie się nie zgadzam z tym i w ogóle nie widzę żadnych podstaw do tego. I kiedy po raz pierwszy dzisiaj usłyszałam to hasło, to miałam poczucie, że albo ja żyję w innym świecie, albo minister Waszczykowski żyje w innym świecie. I znowu taką próbę przedstawiania rzeczy nieprawdziwych i takiego powtarzania być może w nadziei, że jak 10 razy powtórzymy, że oto mamy nowego lidera na miarę Europy i że jest nim Beata Szydło, to ktoś w to uwierzy. No ja niestety nie uwierzyłam. To przewrotnie zapytam teraz pana Cezarego Gmyza o to, co by pan skrytykował w tym wystąpieniu? Bo domyślam się, że zrobiło ono na panu jak najlepsze wrażenie. Zrobiło na mnie dobre wrażenie, natomiast czego mi zabrakło? Zabrakło mi opowiedzenia tak naprawdę o tych wartościach, którymi Polska się chce kierować w Unii Europejskiej. Były tam oczywiście silne nawiązania do chrześcijańskich korzeni Unii Europejskiej, no ale to są rzeczy, które nie są zbyt chętnie w Parlamencie Europejskim wysłuchiwane i chciałbym, żeby po prostu przypomnieć, no, że Polska w tym roku będzie obchodziła 1050-lecie Chrztu Polski i że Europa powinna być zbudowana na tym fundamencie, a nie tylko i wyłącznie na fundamencie, nazwijmy to, rewolucji francuskiej. Czy wiemy, jak ta debata została odebrana w Europie? Czy wzbudziła szeroki odzew? Jakie są komentarze? Komentarze są bardzo różne i są zarówno takie komentarze, z których wynika, że pani premier nie odpowiedziała na żadne trudne pytania, że nie odpowiedziała na przykład na pytanie, czy Polska zastosuje się do orzeczenia tak zwanej Komisji Weneckiej, która będzie wypowiadała się w sprawie zgodności z konstytucją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i trybie jej działania i że generalnie wygłaszała, były i takie głosy, że wygłaszała przemówienie do swoich wyborców, do prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ale były też takie głosy, z których wynikało, że właściwie uspokoiła sytuację i zapewniła gotowości do rozmowy. No ponieważ ja jestem krytyczna wobec tego, co zaprezentowała pani Szydło, to, no, to chętniej czytam to co gazety no, wytykały. Pan Cezary czytał trochę inne komentarze w takim razie. Nie, czytałem te same komentarze. Ja głównie śledzę prasę niemiecką. Dość dokładnie zresztą w media niemieckie szerzej. Te opinie w mediach niemieckich były zniuansowane w zależności od tego, jaki punkt widzenia te media prezentują, bo tam podobnie jak i w wielu innych krajach są media bardziej konserwatywne, bardziej liberalne i to było zróżnicowane. No, znaczy, jeżeli się czytało komentarze tych dziennikarzy, którzy po polsku mówią i którzy Polskę znają, to te komentarze były o wiele bardziej zniuansowane niż ludzi, których bym określił. Jaki ton przeważał w tych komentarzach, które pan czytał? Ton, jeżeli chodzi, mówię, jest różnica między korespondentami, ludźmi, którzy kiedyś w Polsce byli, mieli okazję Polskę poznać i znają język, a ludźmi, którzy odbierali tą debatę tylko przy pomocy tłumacza. I ten ton... Cezary, powiedz, jednak dość krytyczne i nie, wytykające... No, wcale nie. No, jeżeli wytykające, że pani premier nie odpowiedziała na pytania. Inna sprawa, nie, że te pytania, wiele pytań nie padło. Ja akurat naprawdę przeglądam dość dokładnie.
dokładnie prasę niemiecką i to nie jest tak, że ruszyła hura akcja przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, przeciwko Polsce. Owszem, bywały krytyczne opinie, ale mówię, że one podobnie jak w wielu innych krajach były zniuansowane tak samo jak ta debata wczorajsza. Jeśli mogę, bo dla mnie bardzo ważne jest to, o czym się zapomina w tej debacie, że bardzo często Prawo i Sprawiedliwość próbuje przekonać Polaków, że oto Unia Europejska nas napada, że oto my staliśmy się ofiarą pomówień, że oto ktoś próbuje nas skrzywdzić, podczas gdy i że to w ogóle jest skandal. Mnie się wydaje, że celem zarówno działania Komisji Europejskiej, która rozpoczęła tę procedurę sprawdzającą, czy w Polsce jest przestrzegana demokracja, jak i tego, co się działo wczoraj w Parlamencie Europejskim, jest pokazanie, że Europa martwi się o to, co dzieje się w Polsce. Jest pokazanie, że próbuje nam pomóc uświadomić, czy próbuje pomóc rządowi PiS-u uświadomić pewne błędy, które zostały popełnione. I ja uważam, że tu nie ma w ogóle tego elementu, który PiS próbuje za każdym razem wobec opozycji wyciągać i zarzucać, że oto było jakieś skarżenie na Polskę, że było knucie i nasyłanie Europy na Polskę. Nie. Wszyscy słyszeliśmy zapis przemówienia Grzegorza Schetyny, który powiedział o tym literalnie do członków klubu Platformy Obywatelskiej, że będą działali w ten sposób, że będą naciskali na instytucje europejskie. Tak dokładnie było i to się dokładnie stało. Tylko problem polega, ja nie widzę... To są naciski kierowane z Polski przez instytucje. A teraz nawet jeśli tak było... Czemu Unia Europejska nie pochylała się z troską na polską demokrację, kiedy wygarniano nas z redakcji wprost, żeby ocalić... To nie ma żadnego związku. Ja widzę, że chce się do dyskusji włączyć pan Przemysław Babiarz. Twoja mowa ciała mówi o tym, że... Dobrze, to jeśli może, to ja jeszcze powiem... Bardzo intensywnie walczył o wolność mediów w roku 2012, kiedy wyrzucano mnie z Rzeczpospolitej. Był na demonstracji, za co chciałbym mu publicznie podziękować. Nie był jako dziennikarz, dobrze, tylko jako solidaryzujący się podziękowania to krótko dosłownie... Krótka pamięć to jest generalnie to, to jest sposób przedstawiania sytuacji. Znaczy urodziliśmy się wczoraj wszyscy, tak? Czyli nie pamiętamy, jak wyrzucano tych samych dziennikarzy parę lat temu. Nie pamiętamy, jak manipulowano Trybunałem Konstytucyjnym w maju. Nie, to wszystko... I wtedy Komisja Europejska i Europa nie pochylała się z troską, a w tej chwili się pochyla. Tak? A ja odpowiem panu dlaczego. Dlatego, że wtedy jeszcze istniało coś takiego, jak domniemanie konstytucyjności tej ustawy. I ona nie została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. Co próbował powiedzieć Cezary. Różnica nie polega na tym, że mamy spór, powiedzmy, niemiecko-polski, tylko różnica jest w zależności od tego, czy my mamy poglądy lewicowo-liberalne, czy konserwatywne. Nie. Konserwatywni, ale właśnie o to chodzi. Proszę zwrócić uwagę, że politycy niemieccy z konserwatywnej opcji bardzo podobnie do polskich polityków Prawa i Sprawiedliwości widzą ten problem. Ja myślę, że oczywiście, kwestia że tak, wyniesienia to jest różnica tego ideologiczna. Poza terytorium Polski. Ja mam wrażenie, że my tutaj w Polsce, ci wszyscy, którzy są głęboko przekonani, że oto została naruszona konstytucja, że oto został zawieszony de facto Trybunał Konstytucyjny i nie może działać, że Holandii oto go w ogóle nie politycy... A ja wobec tego, ma być zawieszony. Bo wywiązała się bardzo gorąca dyskusja. Że tutaj jesteśmy bezradni i że tylko Europa oraz napomnienie ze strony Europy może nam pomóc. To jest nasza jedyna szansa. To ja zapytam wobec tego o co innego. Czy pani premier Beata Szydło była waszym zdaniem dobrze merytorycznie przygotowana do tego wystąpienia? Propagandowo. Była dobrze przygotowana od strony public relations. Tu się zgodzę z Renatą Kim. Natomiast w tego typu debatach najmniej chodzi o merytoryczne przygotowanie, chociaż też była przygotowana. A co wobec tego było najważniejsze? Najważniejsze było sformułowanie przekazu, tak jak to pani słusznie zauważyła, do Polaków w Polsce, czy też rozsianych na całym świecie. I powiedzmy sobie szczerze, debaty w Parlamencie Europejskim nie wywołują wypieków na twarzach Europejczyków, wręcz nikt tego nie ogląda, ponieważ to tym razem dotyczyło nas, ta debata była oglądana, ale zainteresowanie, jakie było widać, no nawet wszystkich europosłów Platformy nie było na sali, a wystawiono bardzo słabego zawodnika, jakim jest europoseł Olbricht. I owszem, ta debata była dzisiaj komentowana na przykład w mediach niemieckich, natomiast to nie rozgrzewa europejskiej opinii publicznej. Jutro uchodźcy ją rozgrzewają. Jutro o godzinie 10:30 o uchodźcach zaraz będziemy właśnie mówić w naszym programie. Jutro o 10:30 spotkanie pani premier Beaty Szydło z szefami klubów parlamentarnych. I na koniec krótko, czy waszym zdaniem przyjdą wszyscy i czy spotkanie będzie równie koncyliacyjne jak to, które zorganizowała pani premier jeszcze przed debatą? No i co chciałaby usłyszeć od nich?
pani Renata Kim? Myślę, że podobnie jak poprzednim razem, kiedy pani premier spotkała się z całą opozycją, także tym razem stawią się wszyscy i będą próbowali rozmawiać o rozwiązaniu problemu. Wszystkim, którzy mają krótką pamięć, przypomnę, że PiS nigdy nie przychodził na spotkania zwoływane i na które zapraszana była opozycja. To tak dla wszystkich, którzy chwalą długą pamięć. Nie przychodziło z tego powodu, nie wiem. Była obrażona pamięć ofiar smoleńskich, między innymi z tego powodu. Wydaje mi się, że w tej chwili nie ma innego wyjścia, tylko próbować rozmawiać z PiS-em i liczyć na to, że to nie będzie, że te spotkania nie będą wykorzystywane znowu w celach propagandowych, żeby powiedzieć, jak to jest Zjednoczony Front Rządu i opozycji. Tak stało się poprzednim razem. Do Cezarego Gmyza jeszcze raz kieruję pytanie, co może jutro powiedzieć szefom klubów pani premier, a co chciałaby od nich usłyszeć? Małe sprostowanie najpierw do tego, co powiedziała Renata Kim. To nie jest spotkanie dla opozycji, również szef klubu PiS-u będzie na tym spotkaniu. To jest spotkanie dla wszystkich szefów klubów parlamentarnych. Ale pytanie dotyczyło, czy opozycja przyjdzie? Opozycja na pewno, mam nadzieję, przyjdzie, dlatego że Platforma za pierwszym razem, kiedy opuściła salę sejmową, wtedy zaczął się upadek Platformy i w to miejsce skoczył Ryszard Petru, więc Platformie w tej chwili nie opłaca się dłużej notować klęsk. I o dziwo zgodzę się z Cezarem. Jeszcze raz przypomnę to pytanie. Co może jutro powiedzieć szefom klubów pani premier, a co chciałaby od nich usłyszeć? Dlatego was o to zapytałam, ponieważ to samo pytanie zadadzą dziś Krzysztof Ziemiec i Dorota Gawryluk w wywiadzie z panią premier Beatą Szydło. Początek o godzinie 20 w Telewizji Polskiej Info, czyli TVP Info i Polsat News. Zapraszamy i bardzo serdecznie dziękuję za gorącą dyskusję.